Państwo, w maju miałem okazję rozmawiać z dwoma członkami zarządu starostwa powiatowego i mówiłem, że jest pilna potrzeba remontu, naprawy drogi od Grochowa przez Czerwonkę do Krasowa. Usłyszałem, że no nie, to się nie da, bo są gorsze drogi, ale Czerwonce to Wam zrobimy. Ja wie nie, ja nie chcę jakiegoś, nie chcę używać za mocnego słowa, delikatnie mówiąc kawałka, które tutaj zrobi ładne otoczenie w centrum miejscowości. Dobrze, że to się zadziało, tylko Szanowni Państwo, tam jest odcinek, nie wiem, 300 metrów czy 400, nieważne. To zostało zrobione z własnych środków starostwa, z budżetu własnego, bez żadnego dofinansowania. Moje słowa zostały odebrane, że no co, kurde, no nie wziąłem ten Zamoyski, on nie chce, żeby mu drogę zrobili. Ja powiedziałem, że ja się nie dam zbyć takim kawałkiem. Jak mamy robić, to róbmy to porządnie i cały odcinek. Bo tak samo są ważni mieszkańcy Krasowa i Grochowa, jak i Czerwonki. Nie możemy ich tutaj wyróżniać. No ale mówię, decyzja została podjęta inna. Kawałeczek w środku Czerwonki jest zrobiony. Fajnie się chodzi, fajnie się jeździ. No ale te kawałki, te odcinki na początku, na końcu, czy na końcu, na początku, nieważne, są na dzień dzisiejszy no praktycznie nieprzejezdne. Do Pani Starosty, do Rady Powiatu i do Pana Odzimczyka, Przewodniczącego Rady Powiatu, że gmina 50% dołoży do każdej drogi powiatowej. Jeżeli tylko będą składać wnioski, to my do każdej drogi dołożymy. Ja nie wiem, czy by nie lepsze było spotkanie z zarządem, bo skoro, jak Pani Starosta powiedziała, że ona jest za, ale zarząd musi decydować, a wydaje mi się, że w zarządzie jest Pani Starosta, Pan Wicestarosta w zarządzie, jest 5 osób, do tylko jednej osoby brakuje. Nie zalegamy, bo my żadnych dokumentów ani nic nie podpisaliśmy, żeby jakiegoś porozumienia, więc żadnych długów nie mamy. Natomiast tak się to opowiada. I teraz, gdyby teoretycznie to wszystko, co Pani Starosta wypisuje, to tak jak powiedziałem, ostatnio wypisała, że gmina, no gdzieś tam to krąży w terenie, że 1 700 000 ma jakieś zobowiązania. Chociaż żadnych nie mamy, bo żadnych porozumień nie ma. No to teraz tak, 1 000 000. Czy 1 000 000 mamy z tego RIT-u nieszczęsnego, co cały czas wraca? Na realizację tam na drogi w Kosowie powiat przekaże gminie Kosów Lacki dotację w kwocie 572 tysiące złotych. I teraz mamy tutaj drogę w mieście. Droga w mieście, to jest ta droga ulica Fabryczna, to jest ten sam odcinek, co my robimy, miasto i my. I my mieliśmy 100% płacić i miasto miało 100% płacić. Nagle jest uchwała z 28 czerwca, że powiat przekaże 211 tysięcy do miasta, więc zasady się zmieniają, tak? Wszystko policzyć, jak się 50 na 50 liczy. To... Nie tym kalkulatorem, który liczy Pani Starosta. Tak, Pani Starosta, tym kalkulatorem. No to inwestycja w przywózkach wyniosła nas, znaczy na chwilę obecną, ponad 15 500 000. Tyle to jest. Wkład to jest ponad 2 600 000. Czyli powinniśmy teraz te 2 600 000 podzielić na pół. Tak? Na pół. Czyli to jest 1 300 000. 1 300 000, czyli 1 300 000 starostwo i 1 300 000 gmina. Rozumiemy się? 1 300 000. I teraz skoro Pani twierdzi, że mamy już tego długu około tam 640 tysięcy, tylko od 1 300 000 odejmiemy 641, to wychodzi, że starostwo nam jest winne 665 tysięcy. I bardzo przykro słuchać na sesjach powiatowych, jak Pani przede wszystkim starościna wypowiada się na temat gminy Sokołów, Pana Wójta, że my nie współpracujemy, że my wielokrotnie nie jesteśmy zaangażowani i to jest naprawdę przykro, a już nie wspomnę o tych wszystkich pieniądzach, które co sesja to są inne. I radni powiatowi wielokrotnie przecież też są mieszkańcami tego powiatu, z nami gdzieś rozmawiają i przytakują, że będą chętni, że chcą współpracować, że będą się pochylać nad drogami, nad gałęziami, nad przepustami, bo to, wiecie Państwo, jest dużo zadań. No niestety mamy tego efekty, widać jak jest, ale w każdym razie z naszej strony, tak jak już tu było powiedziane, ja też zapewniam cały czas gotowość i chęć współpracy na każdym szczeblu, na każdym kroku, na każdej drodze i inwestycji. Czy przez telefon, czy osobiście, czy przy pomocy papierów, to tyle jest przez 2 lata. Bo odpisują jeszcze, ale sens z tego jest żaden. Jest taki sens, że droga została w Grochowie zniszczona przez miejscowych przedsiębiorców, bo jeżdżą pojazdami na gąsienicach. Chcę to mocno podkreślić, że na gąsienicach jeżdżą po drogach powiatowych mieszkańcy. Nie wiem skąd to się wzięło, no ale w każdym razie się wzięło. Jestem również optymistycznie nastawiony, że jeszcze
część naszych sołtysów, tu do pana Maćka, że ma tak dużą wiarę jeszcze w sprawach, że można iść i się dogadać. Ja już jej nie mam. Bo byliśmy u starosty, u pani starosty, bo pan uważa, nie można mówić u pani starościny. No to prawda, prawda. Bo może się pan spotkać z bardzo ostro rypostą. My żeśmy się, ja osobiście na własnej skórze to odczułem. No i już wyciągnąłem wnioski i już nie używam takiego słowa, bo po co mi to? Spotkań była cała masa. I we wsi środowisko, i pani starosta miała przyjechać, nie przyjechała, nikogo nie było. Ludzi było ponad 50 osób. No ale to z dużo, żeśmy się tak opogadali jak dzisiaj.